międzynarodowy plener malarski z taką ideą noce i dnie. Noce i dnie dlatego, że w miejscu, gdzie jesteśmy i w okolicach był kręcony polski film Noce i dnie, czyli mamy Wodynię, Seroczyn, Dworki i stąd ten nasz pomysł, żeby tutaj właśnie być inspirowany tym filmem. Mamy przepiękne Mazowsze, przepiękną pogodę, kolory jesieni, także myślę, że plener się udał, a owocem tego są wspaniałe obrazy, które oczywiście zobaczymy.